dziś we śnie pojawiają się wszyscy, których znasz. Jesteś w nim potworem, jak utrzymują koboldem, z którego szydzą niczym ze szczura, ogrem, którym straszy się nocami dzieci. Otacza cię tłum z pochodniami. Wszyscy uważają, że zaszła w tobie zmiana, że przypominasz stwory, na które jeszcze do niedawna polowaliście. A może komuś zależy, by takie myśli zagnieździły się w twej głowie? I znów słyszysz głos. Głos, który teraz objawia ci tajemnicę swego pochodzenia. Mówi o przeznaczeniu i naturze, o złu, które bywa niekiedy przyrodzone. Powiada, że nigdy nie uwolnisz się od tych tłumów, że będą cię ścigali za to, iż jesteś, kim jesteś. W twoim sercu zamieszkują śmierć i mord. Godzisz się z wolą, jaka ma dać ci władzę. Nie możesz dłużej ignorować tego, że jest w tobie istota Baala. Ty jednak wcale się jej nie wypierasz. Od pierwszej świadomej myśli była w twojej krwi i nieustannie toczyła się w tobie walka. Sztylet i szpon ponosiły nieustannie klęski, które były twoim dziełem. I w końcu tobie przypada zwycięstwo. Kierujesz się prawością i odwracasz od mrocznych sił, oddając w służbę dobru. Nieważne, co legło u podstaw twej osobowości, to, kim teraz jesteś, zawdzięczasz wyłącznie sobie. Głos, nieświadom jeszcze swej niemocy, miota groźby i próbuje ugodzić w twe wątpliwości. Nie znajduje jednak żadnych. Gdy w tobie umacnia się determinacja, głos cichnie i słabnie. W końcu przepada. Ale ciska w ciebie ostatnie ostrzeżenie. Mówi o innych, którzy posłuchają tego, kto chybił w twoim wypadku, którzy oddadzą się temu, komu ciebie schwytać się nie udało. Tamci sprowadzą na ciebie śmierć. Jeden tylko człowiek przystaje do tego opisu i wiesz, że nie może to być nikt inny. On był przyczyną twego upadku. On zwiódł twoich przyjaciół i zasługuje na sprawiedliwą pomstę. Sarewok ma wobec ciebie dług, który trzeba spłacić. Choćby całe wybrzeże mieczy miało spłynąć krwią. Budzisz się ze świadomością tego, co trzeba zrobić, i wiesz, że sprawa jest słuszna.